Edge Collapse, czyli no powiedzmy zapadanie się komponentów, to dosyć ciekawa operacja. Także można powiedzieć, że w tej sytuacji zaznaczone komponenty zostają zasane do wspólnego mianownika, czy też do wspólnego werteksa. Ja może pokażę to na najbardziej prostym przykładzie, zaznaczę te trzy krawędzie, skrót X: Edge Collapse, i widzimy, że te krawędzie zostają rozpuszczone, facey zostają zachowane, ale sąsiadujące komponenty z naszym zaznaczeniem. Zostają sprowadzone do wspólnego punktu, czy też do wspólnego werteksa. Oczywiście my teraz możemy skorzystać ze skrótu Ctrl Tab, przejść do werteksów, zaznaczyć ten wertek, skrót X i Dissolve Vertices. Ale ja wybiorę Ctrl Z. Tą operację możemy także wykonywać na bazie innych komponentów, przykładowo faceów. także wskażę ten face, skrót X, Edge Collapse, i ten sam uzyskuje taki rezultat. Ale o wiele ciekawsze zastosowanie, przychodzi w momencie, w którym pracujemy z pierścieniem komponentów, czyli zaznaczymy serię krawędzi, których relacje są równoległe względem siebie. I skorzystam teraz z operacji Edge Collapse i tym samym uzyskuję taki rezultat. Także rozpuściłem krawędzie, które zaznaczyłem. Werteksy, które znajdowały się po lewej i po prawej stronie zostały sprowadzone do wspólnego werteksa i tym samym pozostałem z jedną pętlą komponentów. Zaznaczenie pierścienia komponentów i ta operacja usuwania czy też rozpuszczania umożliwia nam również redukcję siatki. Ale zamiast ręcznie wskazywać poszczególne krawędzie, możemy do tego celu wykorzystać odpowiednią operację. Także wskazujemy pierwszą krawędź i przechodzimy do menu Select, wybieramy Edge Links lub też możemy zaznaczyć dwie krawędzie i wykorzystać to samo polecenie, bądź też możemy skorzystać ze skrótu Ctrl Alt, przytrzymujemy, a następnie prawy klik na jednej krawędzi. Korzystamy teraz ze skrótu Ctrl Alt Shift i klik obok. Dobrze? Następnie skorzystam ze skrótu Shift i odznaczę powiedzmy te cztery krawędzie. Skrót X, Edge Collapse. OK? A teraz wskażę tą krawędź, skrót X, Dissolve Edges. I tym samym uzyskuję redukcję komponentów oraz same czworoboki.